Jesteśmy na Orange Video Fest, jest z nami Radek Kotarski, witaj. Bardzo miło. Czyli nowa twarz Banku Millennium. Tak, można tak powiedzieć. Okej, okay. Na początku proszę, żebyś po prostu powiedział, czy jesteś synem Bogusława Wołszańskiego. To jest świetne pytanie. Nie wiem właśnie do końca, czy ludzie, którzy bardzo często mówią coś takiego, mają świadomość tego, że to jest tak naprawdę żart wymyślony przez innych widzów. Więc absolutnie nie jestem synem Bogusława Wołszańskiego, chociaż bardzo często zdarza mi się taka sytuacja, że ktoś na ulicy do mnie podchodzi i mówi: pan co? Chciałbym przekazać ogromne pozdrowienia i szacunek dla taty. Świetne programy w latach 90. Super, bo super się oglądało. Proszę przekazać. Rozumiem. A teraz tak na poważnie. Chciałem cię zapytać. Pewnie wiele razy to już mówiłeś, ale nie do wszystkich to dotarło, wszyscy to wiedzą, szczególnie, że teraz twoje zajęcia są z różnych gałęzi biznesu, że tak się wyrażę. Jak to się w ogóle zaczęło? To znaczy, co robiłeś wcześniej? Bo wiem, że prowadziłeś pewne wykłady i chciałeś jakby, twoja myśl była taka, żeby rozszerzyć ten swój zasięg, czy w pewien sposób, żeby to było bardziej dostępne dla różnych widzów. Jak to się zaczęło i w ogóle skąd takie zainteresowania właśnie polimatowe, że tak powiem? Tak naprawdę zainteresowania polimatowe były naturalne dla mnie, dlatego że ja potrafiłem faktycznie weekend spędzić na tym, żeby, nie wiem, czytać książki popularno-naukowe, czy przechodzić z jednej strony Wikipedii na drugą i w ten sposób nagle się okazało, że wiesz, że jest niedziela wieczorem i cały weekend uciekł tak naprawdę na zdobywanie kolejnych informacji, więc powstały polimaty w formie wykładów, kiedy przychodził taki człowiek jak ja, w tym przypadku i tylko ja prowadziłem te wykłady, wychodził na przedsalę i opowiadał właśnie o Leonardo da Vinci, opowiadał o biologii, o sztuce, o historii i nagle się okazało, że są ludzie, którzy chcą to oglądać. Natomiast ci ludzie, którzy przychodzili na te wykłady, mieli taki zasadniczy problem, że kiedy chcieli powiedzieć znajomym, jak to wygląda, co się na tych polimatach dzieje, to faktycznie to problem polegał na tym, że nie wiedzieli, jak to powiedzieć, no co, przychodzi gość i nas uczy, no to brzmi jak nudna lekcja w szkole, więc poprosili mnie, żebym nagrał taki materiał, który im i by tym znajomym pokazał, jak to wygląda. Tylko problem polega na tym, że wtedy te wykłady się już skończyły, bo była przerwa wakacyjna, więc ja nie mogłem nagrać tego wykładu. Więc poprosiłem mojego brata, żeby wziął kamerę i nagrał mnie, kiedy mówi o damie z Gronstajem, i tak powstał pierwszy odcinek, no i potem powstały następne. Okej, okay, bardzo fajnie spięta ta historia twoja, ale jeszcze chciałbym wrócić jednak do przeszłości i żebyś mi opowiedział, czym się zajmowałeś wcześniej, albo może najpierw zacznijmy od tego, czy z racji tych twoich zainteresowań i tej książkowej wiedzy, którą, że tak powiem, wchłaniałeś bardzo ochoczo, czy byłeś wzorowym uczniem w szkole, czy zdałeś maturę na bardzo dobrą ocenę, jak to wyglądało za twoich czasów szkolnych, czym się interesowałeś? Jasne, ja faktycznie nie byłem takim typem kujona, który pochłania wiedzę lekcyjną, tak nigdy nie było, ja zawsze wolałem zrobić to minimum do szkoły, które było wymagane, a cała reszta interesujących rzeczy, którą czytałem, to gdzieś było trochę na boku. W związku z tym te polimaty i taka chęć zdobywania tych często niepoznanych informacji, albo te, które nie są odkryte, albo trochę zobrzydzone przez system nauczania, no gdzieś tam naturalnie we mnie była i stąd te też polimaty powstały. Ale ja nie miałem takiego pragnienia od początku zostania wykładowcą, czy cokolwiek takiego. Zajmowałem się handlem z Chinami, zajmowałem się sprzedażą ubezpieczeń, no, zajmowałem się totalnie wielką ilością rzeczy różnych, które są ze sobą kompletnie niepowiązane, aż w końcu znalazłem to, co lubię, czyli to, co aktualnie robię. Co studiowałeś? Studiowałem prawo i historię. I jednych, i drugich studiów nie skończyłem. Czyli nie ukończyłeś żadnych studiów? Nie, i to jest rzecz, która dla mnie jest bardzo istotna, dlatego że nigdy nie stawiam się z poziomu specjalisty w jakiejś jednej konkretnej dziedzinie. Dzięki temu mogę zadawać często pytania, które się są, tak na pierwszy rzut oka, są po prostu naiwne. Dlaczego to tak wygląda, czy mogłoby wyglądać inaczej, a często specjaliści w konkretnych dziedzinach nie kwestionują swojej wiedzy, nie zastanawiają się, czy na pewno ta informacja, która nam jest przekazywana 1000 razy jest prawdziwa, a ja mam w sobie taką dozę ciekawości, która wynika z tego, że po prostu staram się taką informację wyciągnąć. Okej, okay. Chciałem cię jeszcze zapytać, jak to wygląda przy samej produkcji odcinków, przy ich nagrywaniu, czy faktycznie ta wiedza, którą przekazujesz, to jest no, w cudzysłowie wkuta na 100% i po prostu wiesz wszystko to, co mówisz, po kolei masz to poukładane w głowie, czy jednak często korzystasz gdzieś tam z kartek poukładanych, gdzieś tam w jakichś tam cutscenkach, no wyciętych scenach z programów, gdzieś było widać, że te kartki gdzieś tam latają i tak dalej. Mam za mały chyba trochę rozumek na to, żeby nauczyć się jakiegoś tekstu i go wyklepać. Ja mam rozpisane sceny od początku do końca, takie, co w tej scenie ma się znaleźć, jeżeli chodzi o informacje. I po prostu przed daną sceną sprawdzam sobie, że to są 3 informacje, które w tym konkretnym momencie muszą być przekazane, odświeżam sobie to i włączamy kamerę, ja o tym mówię. Na takiej zasadzie tak to funkcjonuje. Czyli tak jakby scenariusz jest poukładany, jeżeli chodzi o sceny, a nie konkretnie słowo w słowo to, co mam powiedzieć.
kiedy, bo jesteś współzałożycielem LiveTube'a, tak? Tak można powiedzieć, i bo tak jest. I kiedy wpadłeś na taki pomysł, żeby wprowadzić w Polsce właśnie sieć partnerską, dużą sieć partnerską, i na ile musiałeś najpierw osiągnąć sukces, żeby wtedy jakby pokazać firmom, które, znaczy może firmom, no ludziom, którzy musieli współzałożyć, ludziom, którzy musieli zainwestować w to też, na ile to miało związek jakby z twoją popularnością, z twoim kanałem, który rosnął w siłę? Okej. Ta piękna niewiasta, która chwilę wcześniej przeszła obok nas za kamerą, Basia Sołtysińska, była osobą, która była absolutnie niezbędna do tego, żeby coś takiego jak LiveTube w ogóle zaistniało. Kiedy my zakładaliśmy LiveTube'a, wiedzieliśmy, że bez siebie nie możemy istnieć. To znaczy, że Basia wniosła całą tą wiedzę, która jest związana z tym, jak pracować z reklamodawcami, jak zrobić dobrą ofertę, jak rynek reklamowy zachęcić do tego. Ja z drugiej strony patrzyłem na to od strony twórcy, czyli wiedziałem, jakie potrzeby twórcy mają, jeżeli chodzi o formaty reklamowe, co oni chcą wprowadzić do swojego programu, czego nie chcą wprowadzić. I też potrafiłem technicznie obsługiwać sieci, wiedziałem, w jaki sposób funkcjonują mechanizmy na YouTubie. Więc to było tak naprawdę połączenie dwóch postaci, które wiedziały doskonale, jak to zrobić, i po prostu to zrobiły. Nieco ponad rok spotykamy się na Torwarze z kilka tysięcy osób. Są ludzie, którzy są najczęściej w jednej sieci. Najwięcej to jest absolutnie ludzi właśnie z LiveTube'a, bo to jest sieć twórców. To są ludzie, którzy się samostanowią. Wiedzą, w jaki sposób zarządzać tym rynkiem reklamowym, czy mechanizmem, który tutaj funkcjonuje. Tak naprawdę to, w jaki sposób my dzisiaj z nimi pracujemy, z klientami, jest wypracowaną wspólną zgodą, którą wcześniej ustanowili YouTuberzy. Tak to działa. Po prostu ludzie, którzy się sami rządzą. Rozumiem. Może jeśli nie chcesz, to nie musisz oczywiście mi zdradzać tych szczegółów, ale czy ta panią, którą wcześniej wymieniłeś, czy generalnie osoby, które były konieczne do powstania tej sieci, bo jakby szukałeś ich, czy to byli twoi znajomi wcześniej, czy to było jakoś w przypadku, czy faktycznie ty wpadłeś na pomysł, że chcesz coś takiego i właśnie zacząłeś pod tym kątem szukać ludzi konkretnie i dopiero wtedy je poznałeś? Na szczęście było tak, że to byli ludzie, którzy są dookoła. Tak naprawdę w momencie, w którym rozpoczynaliśmy LiveTube'a, naszym pierwszym współpracownikiem, absolutnie najważniejszym, kluczowym, który dzisiaj z nami współpracuje, to była Paulina Mikuła z kanału Mówiąc Inaczej. No my też się po prostu znaliśmy, bo byliśmy twórcami. W związku z tym z Basią znałem się wcześniej. Wiedziałem, że ona potrafi świadczyć takie usługi, o które chodzi w LiveTube, absolutnie na najwyższym poziomie. W związku z tym to był taki konglomerat ludzi, którzy po prostu się znaleźli o dobrym czasie, w dobrym miejscu. A kto był inwestorem? Czy był jakiś zewnętrzny zupełnie inwestor? I czy dużo pieniędzy trzeba było zainwestować, żeby w ogóle coś takiego utworzyć? Nie, my stworzyliśmy to ze środków własnych, nie mieliśmy zewnętrznego inwestora, który powiedział zróbcie. Nie, to był taki wzrost typowo organiczny. Na samym początku nie mieliśmy biura, potem siedzieliśmy w coworku przy dwóch biurkach. Mieliśmy trochę większe przychody, mogliśmy sobie wynająć trochę większego coworka i tak faktycznie to wyglądało. Potem mniejsze biuro. No i w końcu trafiliśmy do tego biura już większego, w którym jesteśmy sami. Czyli można powiedzieć, że to jest od początku do końca wasz twór, bo z własnych, tak jak powiedziałeś, pieniędzy zainwestowaliście to, bo jest przecież ten okres, gdzie sieć musi jakby sama wyłożyć pieniądze, tak, taki jest warunek Google, żeby w ogóle założyć sieć partnerską. Czyli można powiedzieć, że może się pod tym krwią i potem podpisać. 100% organiczny wzrost, który był zbudowany bardziej na entuzjazmie niż na pieniądzach. Dobrze, Radku, no to dziękuję w takim razie bardzo serdecznie za wywiad. No i cóż, powodzenia dalej w twojej karierze i jednej, i drugiej, i może jakaś twarz nowego banku, może zamiast Kevina Spacey w następnym roku to ty będziesz twarzą BZWBK. Ja jestem wierny temu konkretnemu i się nigdzie nie wybieram o tym względem. Dzięki, bardzo było miło. Dziękuję bardzo.